W dniu dzisiejszym mamy ogromny zaszczyt gościć na terenie Krakowskiej Akademii trzecie posiedzenie Katedry Wirtualnej Etyki i Prawa, która powstała pod egidą Ministerstwa Cyfryzacji. Generalnie my się zajmujemy problemami prawnymi i etycznymi sztucznej inteligencji. A jak wiadomo, sztuczna inteligencja to bardzo poważne i istotne dzisiaj wyzwania dnia codziennego, ale takie, z którymi się musimy mierzyć także od strony prawnej i etycznej. W Polsce mamy specjalistów z nowych technologii, tylko że są wszyscy rozproszeni. Nie ma właściwie żadnej poważniejszej instytucji składającej się z 100 profesorów, którzy mogliby współpracować z ośrodkami zachodnimi. Od tego wydaje się, że jedynym rozwiązaniem było połączenie naszych sił i współpraca właśnie na poziomie wirtualnej Katedry Etyki i Prawa w zakresie i nauki, dydaktyki, i projektów naukowych.